Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości, a w dzisiejszym odcinku o spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Dobry wieczór. Na początek jawna część Rady Gabinetowej i pojedynek na słowa wstępne. Wymiana zdań na linii prezydent-premier. Miało być o CPK, jak chciał prezydent i było. Nie miało być o inwigilacji Pegasusem, a pewnie ku zaskoczeniu prezydenta było. I to sporo. I z konkretami, w postaci dokumentów. Jakub Sobieniowski. Prezydent jest zadowolony z Rady Gabinetowej. Aż tak. Chcę poinformować, tak jak powiedziałem, z satysfakcją, że było to bardzo dobre, merytoryczne posiedzenie, za co dziękuję całej Radzie Ministrów na czele z panem premierem Tuskiem. To zaskakująco entuzjastyczna opinia o Radzie Gabinetowej, biorąc pod uwagę to, co Andrzej Duda usłyszał w sprawie Pegasusa. No, a jak to miał skomentować? Pokazać, że coś go ruszyło? Szczególnie, że dopiero zobaczył te dokumenty i tak naprawdę jeszcze nawet nie wie, co dokładnie w nich jest? Zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletem dokumentów, które niestety, mówię bez satysfakcji, potwierdzają w 100% zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. Bezpośrednio do tych słów prezydent się nie odniósł, ale dziękował premierowi za spotkanie i uważał je za merytoryczne. Chociaż Mariusz Kamiński, którego ułaskawił i o którym mówił tylko dobrze, nawet dzisiaj napisał w internecie o pegasusowych insynuacjach i manipulacjach Donalda Tuska. Według niego i napisał, że nie może się doczekać komisji w tej sprawie, ale prezydent powiedział wyraźnie, że jest zadowolony ze spotkania, a Donald Tusk dał mu także konkretne dokumenty w sprawie użycia Pegasusa. A lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa. Andrzej Duda po otrzymaniu dokumentów i wstępnej ustnej informacji o Pegasusie nie powiedział, że to nieprawda, że ma wątpliwości, a do tego... Tak jak powiedziałem, jest to poważny dokument. Tam było parę tych kartek i rozmawiając na jeszcze inne tematy, kiedy Andrzej Duda miał się z tym zapoznać? Radio RMF poinformowało nawet, że wśród polityków inwigilowanych antyterrorystycznym programem miał być Mateusz Morawiecki. Bo kontrola jest najwyższą formą zaufania. Wedle mojej wiedzy, ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam, z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier Morawiecki. A ja z całą pewnością i z całą moją wiedzą mogę wam powiedzieć, że na pewno podsłuchiwany nie był Jarosław Kaczyński, bo na tej Nokii, którą Jarosław Kaczyński ma, Pegasus na pewno nie działa. Jarosław Kaczyński zarzuca Donaldowi Tuskowi bycie kłamcą. Straszny kłamczuch. Ale w tej sprawie jego komentarz, ten komentarz jest kuriozalny, bo w jednym komunikacie powiedział, że w tej sprawie ma wiedzę, ale nie ma żadnej dokładnej wiedzy, ale z całą pewnością przesądził, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany, chociaż nie ma żadnej dokładnej wiedzy. Nie dziwią mnie i nie zaskakują takie nieczyste zagrania. Były prezydencki minister i poseł PiSu mówił o nieczystym zagraniu Donalda Tuska, ale prezydent tego nie mówi. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Cieszy go na pewno fakt, że rząd nie wstrzymuje prac nad wielkimi inwestycjami, w tym CPK, chociaż ma wielkie wątpliwości. Na centralny port komunikacyjny wydano do tej pory 2 miliardy 700 milionów złotych. Nie popadajmy w taki populizm, żeby mówić, że wydano jakieś pieniądze. Wydano, bo musiały być wydane i zrobić inaczej się po prostu nie dało. Na program kolejowy wydano 500 milionów, ale nie zbudowano nawet 1 kilometra torów. Nie no, Tusk jest bezczelny. Zarzucać komuś, że wydali pieniądze i nawet kilometr torów nie powstał, a jak było z elektrownią atomową, gdzie tam nawet fundamenty chyba nie były wylane? Donald Tusk nie powiedział nawet słowa o wstrzymaniu prac nad elektrownią atomową, ale mówił dużo i źle o tej minister w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego i jej decyzji w sprawie małych reaktorów, związanej także z Orlenem. Decyzja została podjęta mimo sprzeciwu służb specjalnych, nawet za poprzedniej władzy. Najprawdopodobniej pani minister została powołana do tego rządu włącznie po to, żeby wbrew ABW i CBA sfinalizować pewne decyzje. Jeżeli są podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeżeli są nieprawidłowości, tak jak powiedziałem wcześniej, oczywistą sprawą dla mnie jest, że trzeba prowadzić
działania śledcze. No tak, jeżeli mają pewność, że te działania nie były zgodne z prawem, więc stawiają takiej osoby zarzuty, teraz mają Ministerstwo Sprawiedliwości, za sobą organy ścigania, więc to nie będzie teraz żadnym problemem, nie będzie wymówek, że nie dało się jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości i taką osobę no, stawiasz przed sąd. Ale jak takimi informacjami najpierw się dzielisz z mediami, to zazwyczaj nic z tego nie wychodzi, no bo jeżeli mieliby pewność, to postawiliby tej pani zarzuty i wtedy dopiero by o tym mówili, bo by była skuteczność ich działań. A tak, za 2 tygodnie nawet nikt nie będzie pamiętał o tych słowach Donalda Tuska. Prezydent jest zadowolony ze spotkania, chociaż nie wiadomo, czy planował rozmowę o opiniach Donalda Trumpa na temat NATO, a premier do nich nawiązał. Nie powiedział też słowa, jak będzie traktował ustawy tego rządu, czyli wyniki prac, o które także dzisiaj apelował Jakub Sobieniowski. Fakty. I zobaczcie, jak TVN sprytnie przeskoczył temat CPK, co teoretycznie było najważniejszym tematem tej rozmowy i nawet nie pokazali tego tweeta, gdzie Donald Tusk powiedział w Pałacu Prezydenckim: CPK to inwestycja, która jest zaplanowana na minimum 155 miliardów. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. Wielki niepokój budzą te aspekty wśród województw, tam gdzie dobrze funkcjonują lotniska regionalne. Wykażemy najlepszą wolę z panem prezydentem do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej, ale musimy mieć na uwadze racjonalizowanie wydatków finansów publicznych. I wiecie co? Żadnej takiej ekspertyzy pewnie nie ma, a na pewno nie było na ten dzień, kiedy mówił o tym Donald Tusk. Nawet na Twitterze została podpięta, jak to się nazywa? Uwaga społeczności, takie jak są teraz te portale fact-checkingowe, jest tam napisane tak: publicznie nie jest znana ani jedna ekspertyza stanowiąca pod znakiem zapytania całą inwestycję. Publicznie jest dostępny szereg ekspertyz, w tych tworzonych na zlecenie poprzedniego rządu PO, jednoznacznie wskazujących na zasadność budowy hubu lotniczego w centralnej Polsce. I pytanie brzmi tak: dlaczego Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby tego CPK nie było? I to miał być odcinek tylko o tym, ale jak zobaczyłem serwis informacyjny Republiki i że zaczęli program od takiego tytułu, no to trochę mnie zainteresowali. Mamy od reparacji wojennych, które Niemcy muszą wypłacić Polsce. Co o tej sprawie myśli Donald Tusk? Wczoraj w stolicy Niemiec polski premier na konferencji z kanclerzem Olafem Scholzem powiedział wprost: w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. To kłamstwo, mówią historycy, którzy wskazują jasno: Polska zgodnie z międzynarodowym prawem po II wojnie światowej nie podpisała z Niemcami żadnej umowy, która rozwiązywałaby te kwestie. Na to wskazuje też uchwała przyjęta przez Sejm. Co ciekawe, za jej przyjęciem głosowało prawie całe ugrupowanie Donalda Tuska. Dlaczego teraz szef Platformy mówi, że reparacje to kwestia zamknięta? No a jak miała zagłosować Platforma Obywatelska, bo jeżeli zagłosowałaby przeciwko tej uchwale, no to przecież wtedy przed wyborami ten temat byłby ciągle wałkowany. Nasz reporter w Berlinie próbował dopytać, ale Tusk, tak jak i Scholz, uciekł od odpowiedzi. Paweł Błoch. Druga wojna światowa. Największa tragedia, która dotknęła nasz naród w XX wieku. W trakcie zbrodniczej niemieckiej okupacji zginęło 6 milionów obywateli Polski. Premier Donald Tusk uważa, że Polska reparacji za poniesione straty nie dostanie. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy. Co znaczące, słowa polskiego premiera są tożsame ze stanowiskiem niemieckiego rządu. Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego, wiesz, to jest kwestią zamkniętą. Kiedy w trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniali, że Donald Tusk zniweczy polskie starania o reparacje wojenne, lider Platformy Obywatelskiej przekonywał, że w tej kwestii popiera rząd. Nikt nas nie będzie dzielił w sprawie reparacji. Zamiast cynicznej kampanii politycznej oczekujemy precyzyjnego harmonogramu prac dyplomatycznych. I naprawdę nie rozumiem, po co był ten temat reparacji poruszany przez Donalda Tuska i to jeszcze z tej strony takiej niepropolskiej. Jednak nawet w trakcie kampanii można było poznać prawdziwe poglądy Donalda Tuska w sprawie reparacji. Dwóch wujków mi zginęło za to, żeby Polska chociaż dostała te pieniądze. Już nie dla mnie, dla Polski. Niemcy moim zdaniem powinni za to
jakieś odpowiedzieć i reparacje. Pan mówi, że nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy, pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Teraz premier Donald Tusk zapewnia, że jakaś forma rekompensaty się nam należy, jednak jaka, lider PO nie konkretyzuje. Wyrównanie pewnych rachunków byłoby na pewno dziejową sprawiedliwością. Ale nie chcę z tego uczynić frontu wzajemnej niechęci, tylko chcę uczynić z tego pomysł na dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa i korzystną dla obu narodów. Na konferencji premiera w Berlinie głos dostali skrupulatnie wyselekcjonowani dziennikarze. Nasz redakcyjny kolega Michał Ilonek, choć nie mógł skorzystać z mikrofonu, zapytał premiera o reparacje. Usłyszał jedynie, że konferencja się skończyła. Schönen Dank. Chyba na tym zakończyliśmy konferencję. Dziennikarze Republiki, czyli byłego TVP, są zdziwieni, że kogoś ktoś nie dopuszcza do pytania albo kogoś nie zapraszają na wywiad. No, jak tak można? Przecież żadna telewizja nie robiła tak przez ostatnie 4 albo nawet 8 lat. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że działania Donalda Tuska szkodzą Polsce. Platforma Obywatelska to jest partia niemiecka, a szef tej partii jest w gruncie rzeczy na usługach Niemiec. No i u pana Kaczyńskiego stabilnie dalej ten sam temat. Kolejnych wyborów na Donaldzie Tusku nie ugrają i pewnie poparcie im będzie spadać, jeżeli ktoś tam nie zmieni narracji. Koniec ich znajomości, a ja was zapraszam na pierwszy odcinek prawdziwie polskich wiadomości, gdzie poruszymy reformę edukacji pani Nowackiej, gdzie historia jest wywrócona do góry nogami. Usuwają informacje na temat kościoła katolickiego, umniejszają negatywne role Niemiec. Jest wykreślony pan Pilecki z historii, pan Kolbe. Teksty Jana Pawła II są zastępowane wierszami pani Tokarczuk i wiele więcej. A no i jeszcze jak dzisiaj w Sejmie w środę popielcową została zorganizowana potańcówka. Link w opisie, a także na ekranach końcowych kanału, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Obejrzyj te prawdziwie polskie wiadomości, bo naprawdę warto.